13 sierpnia. Co robić? Kiedyś byłem cały tym pytaniem. Potem mi przeszło. To, że przeszło, uważam za oznakę dorosłości. Teraz tylko czasami boję się, że to po prostu otępienie. Gdzie ten świat wspaniały, mój 8-letni? Gdzie te przeczucia zawrotne, niejasne i rozkoszne? I czy to możliwe, żeby dziecko aż tak się myliło? Nawet potem, 15 lat później, na moim poddaszu nie było jeszcze tak źle. Z tego by tylko wynikało, że niewielka jest różnica między 8-letnim a 20-paroletnim. Jeżeli czasami coś podobnego się jeszcze pojawia, nędzna karykatura tamtego, to nadpsute podejrzeniem, że jest to tylko galwanizowanie trupa. Ostatecznie nawet rozpacz była wtedy jakoś pożywna, żywa. Nie ta stara tektura. Czy to jest możliwe, żeby tak bardzo nie było żadnego ciągu? Żadnej łączności, żadnej całości między dwiema połowami życia? Widocznie tak. Ale czy naprawdę nie da się znaleźć ciągłości? Chyba nie.